Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś przygotowałam dla Was coś naprawdę nietypowego. Pokażę Wam, jak sadzić piękną roślinę zwaną mikołajkiem płaskolistnym za pomocą ekologicznej metody. Tak oto wygląda mikołajek mniej więcej po roku, a tak już po kilku latach swojego istnienia. To jest właśnie mój cel, do tego dążę. Co potrzebujesz? Ziemię do wysiewu. Rolki po papierze toaletowym. Jak widzisz, sporo ich nazbierałam i radzę, ty też zacznij. Przeźroczyste pudełko i nasz bohater mikołajek. Pierwszym krokiem jest przygotowanie naszej mini doniczki. Od czego zaczynamy? W teorii wydaje się to bardzo proste. Po prostu zaginasz krawędzie rolki do środka, formując taką mini doniczkę. Ale... no cóż, pierwsza mi nie wyszła, do kosza. Należy pamiętać o tym, żeby zacząć zaginać doniczkę, rolkę, mniej więcej w 1/3 długości. Dzięki temu dno tej mini doniczki będzie pełne, nie będzie zawierało żadnych otworów ani dziur. Ta wyszła znacznie lepiej. Co następnie? Następnie wsypujemy tam ziemię. Ziemia do wysiewu. Dlaczego tak mi zależy na tym mikołajku? Bo to niezwykła roślina, znana nie tylko ze swojego zapachu, ale także ze swego unikalnego pokroju. Dodatkowo to roślina miododajna, co oznacza, że przyciąga pszczoły i inne owady, wspierając lokalną populację pszczół. Zakupiłam dwa opakowania mikołajka. Dosyć specyficzne, bo nie jest to ani sadzonka, ani nasiona. Jest to coś w postaci takiego kawałka korzenia. W każdym opakowaniu były po trzy takie kawałeczki. Ziemia, w jakiej były one zagnieżdżone, jest dosyć sucha, ale użyję jej do wysadzenia tych mikołajków. Jak widzisz, metoda jest bardzo prosta. Do mini doniczki wsadzasz ten korzonek, zasypujesz ziemią, odkładasz i gotowe. Jeśli spodobała Ci się ta metoda, pokażę Ci, jak to zrobić najlepiej. Mniej więcej przy trzeciej rolce nabierzesz już wprawy. Lubię taką metodę sadzenia w tych rolkach po papierze toaletowym, ponieważ papier doskonale rozkłada się w ziemi, dostarczając dodatkowych składników odżywczych dla rośliny. Bo ukorzenioną w rolce sadzonkę wsadza się do gruntu razem z rolką. Jest to po prostu bardzo wygodne. Teraz pozostało już tylko podlać nasze sadzonki. Podlewam je bardzo delikatnie, spryskując z psikacza. Pudełko należy ułożyć w jasnym miejscu i czekać na efekty. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię tą metodą i do zobaczenia w kolejnym odcinku.